Hamburg. 8 lipiec 2023. 780. rocznica powstania diecezji kamińskiej. Główny ratusz. Po pożarze Hamburga w 1842 roku, w miejscu, gdzie stały klasztory dominikanów, franciszkanów, wybudowano ten ratusz. Bardzo ważny historycznie. Mamy tutaj władców Niemiec i świętego Michała Archanioła, patrona Niemiec. Brakuje najważniejszego dla nas 50. cesarza rzymskiego, króla Niemiec, Karola VII, urodzonego w przemienieniu pańskiego 6 sierpnia 1697 roku w Brukseli. Brukseli, pierwsza wzmianka, 8 maj 1966 rok. A herbem Brukseli jest święty Michał Archanioł, którego tutaj widnieje. W Monachium powstało rycerstwo świętego Michała Archanioła, do którego należeli wnukowie Sobieskiego i królowa Polski. Nasza królowa Maria Kazimiera, o której tak mało się mówi. Mamy tutaj Karola Wielkiego i Fryderyka Barbarosę, przodków polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, która była prawnuczką Adolfa IV. Dzisiaj obchodzimy rocznicę jego śmierci. 8 lipca 1261 roku zmarł w Kilu, w mieście, które założył, w klasztorze, który założył, w klasztorze franciszkanów, bo był świętym franciszkaninem. Kapłanem został w 1244 roku. Ratusz, gdzie 15 listopada 2004 roku Ole von Beuys, burmistrz Hamburga, otwierali wystawę razem z Pawłowiczem Adamem, Pawłem Adamowiczem. Otwierali wystawę Solidarności z Gdańska. Jako świadek prawdziwej Solidarności, chroniona modlitwą księdza Jerzego Smolińskiego z Kalenbergu, byłam w tym ratuszu. Jako świadek, współorganizatorka wystawy Solidarności w Muzeum Kunstów Gewerbe 7 września 1990 roku, 10 września 99 roku, 1990 roku, radni miasta Bydgoszczy fundowali ulicę Stanisława Tomaszewskiego, mojego dziadka, urodzonego w Poznaniu 31 marca 1861 roku. 1 lipca tego samego roku powstało Obserwatorium Romano, założone przez dziadka Eugenio Pacelli, Piusa XII, nuncjusza papieskiego, który był kilkakrotnie tutaj w Hamburgu, w mieście śmierci i wygnania świętego papieża Benedykta V, 4 lipca 965 roku. Widać kościół świętego Piotra. Z tyłu jest wielki plac, gdzie był wielki katedra mariacka, zburzona w 1806 roku. Wcześniej był klasztor świętego Angskara i kościół świętego Matki Bożej, którą założył w 808 roku Karol Wielki, widniejący tutaj na fasadzie. Brakuje tego naszego 50. cesarza, króla Niemiec, koronowany przez brata, też wnuka Sobieskiego, też urodzonego w Brukseli, 12 lutego 1742 roku, w tysiąclecie synodu zwołanego przez świętego Bonifacego. Wiedzą o tym władcy świata, którzy przejęli Kościół i świat.
Takim punktem zwrotnym było 18 sierpnia 2020 roku, kiedy Izrael militarnie przejął Dachau, obóz koncentracyjny, nad którym latały samoloty Izraela. W środku była Annegret, minister obrony Niemiec, urodzona 9 sierpnia 1962 roku. Przekazywała, mówiła o antysemityzmie, tak samo jak Angela Merkel. Podobno urodzona w Hamburgu 17 lipca 1954 roku, w rocznicę Krwawej Niedzieli 17 lipca 1932 roku. Była to Krwawa Niedziela, była w dwustulecie, kiedy wnuk Sobieskiego, arcybiskup Klemens August, został wielkim mistrzem krzyżackim. Tutaj mamy świętą Katarzynę Aleksandryjską, patronkę Braniewa. Bo Braniewo założył brat grafa Adolfa IV. Byli to synowie Adolfa III i wnukowie Adolfa II, założyciela Lübeck. Przodkowie polskiej królowej, przez której koronację 26 czerwca w 1295 roku zostało odnowione Królestwo Polskie po 216 latach od 1079 roku. Był to rok, kiedy wygnano króla Polski, wnuka Włodzimierza Wielkiego, Bolesława Śmiałego. Objawiła się też Matka Boska w Górce Klasztornej, pierwsze objawienie się Matki Boskiej, gdzie jest kult dziwnego kardynała tysiąclecia. Bo w Polsce mamy albo świętego Jana Pawła II, Mesjasza, który należy się cześć Boska, tak jak kiedyś było w dekrecie o Adolfie Hitlerze 14 sierpnia 1943 roku wydanym, że należy się Adolfowi cześć Boska, że nikt nie może wiedzieć, skąd on jest, bo szkoły wszystko mają być nazwane Adolfem Hitlerem, ale to jest, dotyczy właśnie Jana Pawła II. Co zostało potwierdzone 18 sierpnia 2020 roku, kiedy w Hamburgu zaostrzono przepisy sanitarne w kościołach. No bo teraz trzeba wiedzieć, że w Hamburgu kościół katolicki nie istnieje. Już do tego przysłużył się Averkamp, przysłany do Hamburga w 1995 roku, kiedy zaczęli też szkolić Morawieckiego. Marek Prawdasz tu szkolony. Reiter, no wszyscy przez Helmuta Schmidta, niezwykłego piątego kanclerza Niemiec. Tych Niemiec, które powstały w Bonn 23 maja 1949 roku. A najciekawsze jest, że ambasadorem niemieckim w Bonn był Jan Chyliński, syn Bolesława Bieruta. Bolesław Bierut razem z Wyszyńskim założyli osiedle Żaliborz w 1921 roku dla szkolenia swojej kadry. Tam właśnie Jan Bieliński, czyli syn Bieruta, urodzony w 1925 roku, szkolił się, tak jak i słynny Bartoszewski, czyli Bydłoszewski, który biegał za mną pijany w 1990 roku po Gdańsku, jak organizowałam wystawę Solidarności. No i Bydłoszewski przemawiał tutaj w ratuszu. I w ratuszu, i w kościele Mikołaja. Specjalista od nowej historii tworzonej przez władców świata. 15 listopada 2004 roku, będąc tutaj w tym ratuszu, przekazałam burmistrzowi świadectwo o niezwykłej atmosferze polskiej Solidarności, przekazałam mu listy, plakaty, jak również i nowennę do świętego ekspedyta, bo taką nowennę znalazłam w Gostyniu 26 maja 2003 roku, kiedy chciałam spotkać arcybiskupa Majdańskiego, którego poznałam przez 11. rocznicę śmierci świętego Ludwika Martin 29 lipca 2005 roku. 60. rocznica jego święceń kapłańskich była w Paryżu. Bardzo się ucieszył. Mój
przyjaciel, mam wielokrotnie listy od niego. Modlił się za mną arcybiskup majdański, kiedy leżałam w szpitalu Marienkrankenhaus, w szpitalu niezwykłym, który przejęła masoneria, a teraz chcę jeszcze zlikwidować kaplicę w tym szpitalu. Bo tutaj od 18 czerwca 2012 roku jest kościół 19 religii. Otworzył go przestępca Werner Thyssen, arcybiskup od 2003 roku. Spotkałam go w Marienkrankenhaus 20 czerwca spotkałam go w Marienkrankenhaus. 15 listopad. Wychodząc z tego ratusza, był przy tym Adamowicz. Droga Michalczewski, rozdałam ponad 200 cudownych medalików. Dziwiłam się, dlaczego mogłam podać temu burmistrzowi nowelnę do świętego ekspedyta, przecież to jest homoseksualista. Miałam to podać. To jest właśnie modlitwa kapłana Smolińskiego na Kalenbergu. Dlatego, że po 5 latach przybyło do Hamburga 68 biskupów. Tych 68 biskupów spotkało się nie w Kotelu, tylko w hotelu Elize. 4 marca 2009 roku. O 12 w południe byłam w tym hotelu i Matka Boża z Rokitna, Matka Boska Królowa Polski, pomogła mi, że 68 niemieckich biskupów otrzymało ode mnie każdy z osobiście, co znaczy Niedziela Bożego Miłosierdzia. Było to 333 rocznica urodzin naszej Teresy Kunegundy Sobieskiej na Wawelu, koronowanej w łonie matki 2 lutego. Mówiłam o tym, pisałam o tym jednemu z tych uczestników tego zlotu biskupów, Marksowi, bo został, ingres jego był właśnie 2 lutego w 2008 roku w Monachium, na którym byłam. Napisałam, że powinien być szczęśliwy, że akurat w rocznicę koronacji w łonie matki regentki Bawarii Teresy Kunegundy Sobieskiej został, miał ingres. Ale nie wiedziałam, że to już są władcy świata. Było to wtedy papieżem, był B16, który nigdy nie wspomniał o Benedykcie V, tak samo jak nigdy nie był w Dachau, a został wyświęcony na diakona 29 października 1950 roku przez więźnia Dachau, biskupa Neuhäuslera, który się urodził przy Dachau 27 stycznia 1888 roku. Jako więzień Dachau 27 stycznia w 1945 roku otrzymał życzenia. Zostały zachowane pamiątki, było to jego 57. rocznica urodzin. Ale co jest bardzo ważne, biskup Neuhäusler ufundował Karmel Krwi Chrystusa 28 kwietnia 1933 roku w rocznicę zlikwidowania, zgilotynowania naszego dziadka Konstantego. 28 kwietnia 1943 roku w Berlinie, a tego dnia w Warszawie ukazała się Matka Boska, zapowiadając swoje objawienia od 3 maja 1943 roku w Siekierkach. Wiedział o tym kardynał Wyszyński. Już wcześniej był przygotowany stan Exodus 44 w Warszawie, właśnie w tym osiedlu Żalibórz. 31 sierpnia 1944 roku została przyjęta ofiara sakramentek. Zginęło 34 kapłanów i ponad 1000 warszawiaków. Oddały się za Polskę Chrystusową. Jedna z tych sióstr, Katarzyna od Wszystkich Świętych, miała śluby wieczyste 10 listopada 1943 roku.
kiedy wydano gazety. Gazety po polsku w Częstochowie na Alei Hitlera i Kurier, gdzie opisywano dokładnie bombardowanie Rzymu przez aliantów 5 listopada 1943 roku, kiedy w drodze do Dachau zmarł biskup Bernard Lichtenberg z Oławy, ksiądz Bernard Lichtenberg z Oławy. Byłam na jego beatyfikacji w Berlinie 23 czerwca w 1996 roku. Był beatyfikowany na stadionie w rocznicy, kiedy w Libece w klasztorze Marii Magdaleny skazano na karę śmierci 3 kapłanów i pastora, którzy zostali zgilotonowani właśnie tego 10 listopada 1943 roku. Także wszystko dobrze zaplanowane przez władców świata i dzisiaj jest akurat 6. rocznica, jak w Hamburgu był zlot G20. Burmistrzem wtedy był Olaf Scholz, urodzony w Osnabrück 14 czerwca 1958 roku. Uczestniczył w tym Trump, urodzony 14 czerwca w 1946 roku w Nowym Jorku. No a tańczył razem z nimi Edgar Glück, Żyd z Hamburga, urodzony 14 czerwca w 1936 roku, który tańczył z Franciszkiem na 300-lecie masonerii 8 maja 2017 roku, w dniu, kiedy tutaj w tym ratuszu Olaf Scholz spotkał się z masonerią świata, obchodzili 300-lecie masonerii świata. Tusk przemawiał 7 na 8 lipca 2017 roku. Tusk, wnuk przestępcy, który był zastępcą komendanta w Stutthofie i w Neuengamme i był przy likwidacji 66 Polaków razem z księdzem Bronisławem Komorowskim, królem Polonii w Gdańsku. Było to 22 marca 1940 roku, w rocznicę urodzin dziadka Tuska, 22 marca w 1907 roku, kiedy urodziła się również siostra Łucja, tego dnia właśnie. Święty papieżu Benedykt V, święty ostatni papieżu Piusie XII, wszyscy święci. Święty Boże, dzisiaj jest nasz ksiądz Michał Woźnicki u Matki Boskiej w Wyczwałdzie. Tak bardzo potrzeba prawdy. Tak bardzo potrzeba prawdy. Nasz święty Franciszkaninie Adolfie IV, dzisiaj twoja rocznica urodzin dla nieba. I święty franciszkański biskupie Bernardzie Dubingu, dzisiaj twoja rocznica urodzin, 8 lipca 1855 roku w Münster. Zostałeś, koronowałeś Matkę Boską w Werl 13 sierpnia 1911 roku, w dniu, kiedy tutaj w Hamburgu urodził się Johannes Prasek, jeden z męczenników z Lübeck. Tego samego dnia poświęcono kościół w Krakowie, w Prokocimiu. Kościół, który powstał w miejscu, gdzie był polski Nobel Jerzy Manowski, który oświetlił Amerykę, ufundował w Nowym Jorku kościół. Matko Boża Wszechwładna, Matko Boża Nadziei, naszego Hermana Cohena, naszego wielkiego karmelity, nawróconego mocą Eucharystii. Dzisiaj, tak przepiękny wieczór 8 lipca, w czasie, w 780. rocznicę diecezji chełmińskiej, zlikwidowane struktury zostały dopiero przez słynnego Lolka z Wadowic 25 marca 1992 roku. 11 lipca utworzyli rząd Żydówki Słowackiej z ministrem Janem Marią Rokitą,
Ci, Święty Boże, Boże Ojcze, który się objawiłeś 1 lipca 1932 roku do generała Vasco w dniu, kiedy były święcenia kapłańskie Bruno Rothschilda, który był chrześniakiem Teresy Neumanns z Königsreuth. Wszyscy święci, Święty Boże, wstawiajcie się za nami o prawdę. Matko Boża Wieczwarta, Matko Boska z Lourdes, Matko Boża Nadziei, objawiona 17 stycznia 1871 roku, 3 dni przed odejściem 20 stycznia naszego świętego Hermana Cohena, apostoła Eucharystii, fundatora Karmelu w Wadowicach, świętego Józefa w Krakowie, świętego Józefa, który założył klasztor świętego Matki Boskiej Szkaplerzy i świętego Szymona Sztoka w Londynie 16 lipca 1866 roku. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.